Zespół Rift zagrał w sobotni wieczór w klubie Blady Świt. Była to doskonała okazja, by złożyć ekipie gratulacje. Rift 6 kwietnia wystąpił w finale jednego z najstarszych przeglądów muzycznych w Polsce, Rokosz, i zajął drugie miejsce. Panowie, gratuluję. Drugie miejsce, festiwal Rokosz. Spodziewaliście się takiego sukcesu? No, spodziewaliśmy się pierwszej nagrody. A tu niespodzianka, drugie miejsce. No, niestety. No, jesteśmy trochę przegrani. Nie, no, ale i tak dobrze. Nie, żartuję, jest super. Nie spodziewaliśmy się, że w ogóle zajdziemy tak wysoko. To tam pojechaliśmy, bo Darek wymyślił, żeby pograć. To jest nasz pierwszy festiwal w ogóle, odkąd istniejemy, odkąd gramy razem, więc to był nasz debiut. No więc takie wielkie osiągnięcie, tyle kapel, ile tam było, mocnych naprawdę, które grają od lat, mają płyty ponagrywane, teledyski, a my nie mamy nic jeszcze, więc na pewno super sukces, to drugie miejsce, nie spodziewaliśmy się w ogóle. Jest kasa, jest statuetka, na co ta kasa, na co ją trzeba przeznaczyć, może tak? No, kasa raczej w całości pójdzie na nagrania studyjne, chcielibyśmy jakoś fajnie nagrać nasze utworki, nie wiem ile uda się ich nagrać, będziemy chcieli jak najwięcej, oczywiście. No i może jakiś teledysk, ale nie wiem, czy się trochę nie rozpędzam. Dołożymy, no. Na pewno nam pomoże. Po 10. Kręcimy teledysk. No właśnie, bo mówicie, że na razie nie macie nic, w sensie te teledyski i tak dalej, czyli to taki może dobry zaczątek, tak? Do czegoś? No jak najbardziej. Jest to dla nas jakaś droga. Otwierają się jakieś drzwi na pewno. No jesteśmy, nie wiem, no zaskoczeni, szczęśliwi. Właściwie jak przyszliśmy na pierwsze przesłuchanie do Rokosz, no to graliśmy połowę coverów, albo i więcej, nawet no, tak jakoś pół na pół. Dwa nasze numery były tylko. Tak, więc ten festiwal nas mega napędził, jest teraz już cały materiał do finału, w sumie do półfinału już był zrobiony, do ćwierćfinału, w półfinale był kolejny utwór. Także lecimy z materiałem. No to był taki kopniak, nie było po prostu, no musieliśmy coś zrobić, no bo to już nie wypadało grać jakichś coverów w ćwierćfinale, w półfinale. No także bardzo się przez ten festiwal rozwinęliśmy na pewno, chcąc, nie chcąc. Rift, co to za zespół, tak jakbyście mogli powiedzieć w dwóch zdaniach? Co gracie? To jest taka wypadkowa nas wszystkich, każdy słucha czegoś innego. I faktycznie czegoś innego. Bo jeden drugiemu nie przeszkadza. A pomysł na zespół, skąd to się wzięło, że tak połączyliście siły? Zaczęliśmy w 2016 roku grać w garażu. W garażu u mnie. Pomysł się gdzieś tam zdobył po prostu. No i tak mieliśmy najpierw wokalistki. Najpierw w ogóle zespół istniał pod nazwą The Peters, dlatego że same Piotrki były oprócz wokalistki. No i graliśmy covery, tak. Zaczynaliśmy od coverów. Potem sukcesywnie wokalistki się zmieniały. Repertuar zmienił się nam gitarzysta, wokalista, wspaniały Marcin, zresztą ćwierćfinalista Voice of Poland. Także to trzeba też wspomnieć, bo jakby nie było, może przypuszczam dziewczyny na pewno go tam znają, bo rzuca się w oczy. No i w tej chwili już w tym składzie ja myślę, że przed nami, no chcemy się pokazać przede wszystkim, chcemy zaistnieć gdzieś tam, ale nie robimy jakichś wielkich nadziei sobie, pokaże z nas, zrobi coś innego, wykonuje, także jest to dla nas po prostu zabawa i nie pasja. Nie zajmujemy się tym zawodowo. Pasja, tak, i hobby. Tak, dokładnie. No. Nie jesteśmy przede wszystkim profesjonalistami, bo jesteśmy amatorami z tym co robimy, więc jeżeli tak się spodobamy, no to ja myślę, że może faktycznie ktoś może otworzyć oczy, że o. No ale to zobaczymy. No. Założeniem tego zespołu było, żeby każdy miał przyjemność. Przychodzi po całym dniu pracy, wchodzimy do kanciapy, gramy muzykę i jest fajnie. Dzisiaj nie w kanciapie, tylko dzisiaj w Bladym Świcie. No tak, no ale nasza salka prób tak potocznie, no kanciapa. No. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik. I'm